świat, okrągła planeta, gdzie przyjaciel mieszka wasz. Olinek, okrąglinek, choć mały, mądry jest. Najokrąglejszy domek ma w okrągłym kraju gdzieś. Oli, Oli, hurra! Hurra! Najokrąglejszy domek ma w okrągłym kraju gdzieś. Z rodzinką okrąglinków wesoło płynie czas. Zabawny świat, okrągły świat, radosny uśmiech ma. Oli, Oli, hurra! Hurra! Okrągłe życie toczy się w okrągłym kraju gdzieś. Okrągłe życie toczy się w okrągłym kraju. W okrągłym kraju gdzieś. Olinek okrąglinek. Portret rodzinny. I znowu to samo. Muszę naprawić ten wyzwalacz. Muszę znaleźć właściwą parę. Tak, mamo? Czy już jesteście gotowi? Będziemy dziś robić zdjęcia. Dziś zdjęcia! Jej, zapomniałem! Zdjęcia! Zdjęcia! O, w tym roku zrobimy sobie wyjątkowy portret. Taki, na który będziemy patrzeć myśląc: wspaniały! Tacy właśnie jesteśmy! Super! Zdjęcia! Zdjęcia! Dlatego wszyscy ubierzemy się w ładne, czyste, niebieskie ubranka. Myślałem, że mamy być po prostu sobą. Pamiętaj, Olinku, coś niebieskiego. Dobra, bobra! Zdjęcia! Zdjęcia! To zdjęciowy dzień, masz rację, Zolinko. Chodźmy się przebrać. Coś niebieskiego. Nieładne. Okropne. To nie. Jest! Świetny pomysł! Mój strój kosmonauty z hełmem! Super! Kosmonauta! Tylko, że nie jest tak całkiem niebieski. Wcale nie jest. Niebieski, niebieski, niebieski. Mam! Stary strój gimnastyczny! Super! Tak! Za mały. Musi się coś znaleźć. Jeny. Chyba nie mam nic niebieskiego. Oprócz... Nigdy! Nie będę pozować do zdjęcia w czymś takim. Hej! Już wiem! Ta-da! Strój kąpielowy! Ach, to najdziwniejszy, najbardziej humorzasty aparat na całym okrągłym świecie. Prześlicznie wyglądasz w niebieskim. Znowu? Ojejku! Słuchaj, Zoli, porysuj sobie. Ja zaraz wrócę. Rysuj, rysuj, rysuj. Tak, a gdzie jest spot? Tu jesteś. Mam dla ciebie niebieską kokardę. Spot! Rysuj, rysuj, rysuj. Niechże cię, stary gracie. Niebieski, niebieski, niebieski. O. No tak. Trudno się zdecydować. Potrzebuję czegoś jakby bardziej sportowego.
chodź, spod, to tylko do zdjęcia. Grzeczny, dobry piesek. Cześć i czołem, siemano rano. Witaj, piękna. Pozwól, że ci się przyjrzę. Oho, świetnie. Oho, oho. Oh yeah, czujesz rytm, baby? Oho, oho. Na mój skuter wyglądasz odlotowo. Gizmo. Nie miej mi za złe, ale postanowiłem ubrać się skromnie w tym roku. Wyglądasz ekstra, Giz. Zja, Zoli niebieska. Cześć, mała Zoli. Widzę, że naprawdę czujesz blusa. Zoli niebieska, patrz. O! A niech to znowu się tu coś dziwnego porobiło. Tatko, ty to jesteś. O mały włos nie dostałem wytrzeszczu. Co myślisz o tej muszce, synu? Sportowa jest? Czy wyglądam jak ja? Jasne, tatku. Co powiesz na tę? Też jest niezła. Chyba znalazłem. Nie wiem, co wybrać. Dobra, dobra, kochani. Zaraz dziadek wam strzeli fotkę. Nie! Chodź, Zolinko. Prosimy o piękny uśmiech. Czekaj, dziadku, nie jestem gotów. 10. Fajna muszka, Brejdak. Myślisz? Oho. 9. Czekaj, nie ma spota i mamy. Bez nich to nie będzie portret rodzinny. Mamo! Jestem gotowa. 8. Ojej. Cóż, wszyscy wyglądamy ciekawie. Którą muszkę wziąć? Już będzie 7. Lepiej tę czy tę? 6. Chwilę, dziadku, nie jesteśmy gotowi. Już tego nie zatrzymam. Niech wszyscy powiedzą cheese. No, to teraz 5. O, Rajciu, wszystko nie tak. Powinniśmy być na niebiesko. Przecież jesteśmy, mamo. Nie, chodź. No i 4. Wszyscy gotowi? Pośpieszcie się, włączy się flash. Usiądź, mamo. I 3. 2. Czy wszyscy gotowi? Oj, nie mam spodni. No cóż. To wygląda. To wygląda jak my. Masz rację, Oli. Tak właśnie wyglądamy. Lekcja z dziadkiem. Tonara, pamiętaj, że jutro masz pokaz na lekcji. Zapomniałeś? Nie, ja... Jeszcze nie wiem, co mam pokazać. Jeszcze nie? A ty co pokażesz? Proste! Kolekcję cegieł. Znowu? No jasne! Cegły są bardzo ciekawe. Z cegieł można, no wiesz... Budować! Budować! Witaj, Spot. Nie teraz, mały. Muszę pomyśleć, co mogę jutro pokazać w szkole. Już przyniosłem kosmobota, samochodzik, hulajnogę, kolekcję robaków. Ciebie też już pokazałem. Czas na coś nowego. Coś, co zaskoczy dzieciaki z klasy. Nie. 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 Czego szukasz, Oli? Chcę znaleźć coś fajnego, co mógłbym pokazać jutro w szkole.
ale nie mam pomysłu. Pokaż lalcie. Lalkę? Może. Dzięki, ale raczej nie, Zolinko. Lalka jest zbyt... no, za głośna. Nie płacz, lalciu, nie. Ktoś ma chyba zły humorek? Nie mam nic ciekawego do pokazania na lekcji. Każdy przyniesie coś fajowego. Potrzebuję chyba czegoś, no wiesz, super ekstra fajowego. Hej! Magnotron byłby super ekstra fajowy. Magnotron? To rzeczywiście imponująca maszynka. Ostatnio nieźle ją podkręciłem. Cóż, może jest zbyt skomplikowana, żeby brać ją do szkoły. Wiesz co, dziadek właśnie sprząta swoją łódź. Ma tam różne ciekawe rzeczy. To tylko kupa starych gratów. Porozmawiaj z nim. Niektóre stare graty są cenniejsze niż nowe rzeczy. Dobra, Bobra. Dziadku! Dziadku! Co? Co się dzieje, Olinku? Gdzie się pali? Nigdzie, dziadku. Szukam czegoś ciekawego do pokazania na lekcji w szkole. To musi być nowe i fajowe. No cóż, właśnie przeglądałem swoje skarby. Sprawdźmy, co my tu mamy. Popatrz na to, Olinku. Wygląda na starość. Bo jest stara. Nosiłem ją w czasach, gdy żeglowałem na okrąglinkowym statku. Naprawdę byłeś żeglarzem? Że co? Czy byłem żeglarzem? Co? Nie opowiadałem ci o tym, jak złapał nas sztorm na przylądku? Wypłynęliśmy z zatoki Kej w kierunku ziemi okrąglistej, gdy zaczął się sztorm. Fale były wielkie jak nasz dom. Wiatr dął z siłą tornado. Nie mogłem się utrzymać na pokładzie. Ojej, co zrobiłeś, dziadku? Skierowałem się do wysp kulistych przed siebie. Włączyłem program pływanie kraulem i raz, raz, raz. Ach, mówię ci, jaki byłem szczęśliwy, gdy zobaczyłem ląd. Ja cię kręcę, dziadku. To świetna historia. Co tam jeszcze masz? To jest mój prototypowy teleskop z pierwszych gwiezdnych wypraw. Co to proto... prototypowy? To taka pamiątka. Nikt go przede mną wtedy nie używał. Jako astronauta wysłany w kosmos z planety Okrąglinku dostałem go po to, żeby poszukiwać nowych galaktyk. Byłeś prawdziwym astronautą? Cała planeta oglądała naszą galaktyczną misję. Nasz powrót uczczono najgłośniejszą, największą, najweselszą paradą w całym Układzie. Wow, te stare rzeczy są fajowskie, dziadku. Hej, co to jest? No, a niech mnie pogną i rozprostują. No, chodź, Olinku, pokażę ci. Teraz jestem trochę sztywny i zgrzytający, ale twój dziadek nie zawsze miał dwa wsteczne biegi. To znaczy? Za moich czasów tańczyłem z najlepszymi z najlepszych. Serio, przebierałem nogami jak niewielu robotów. Naprawdę? O tak, nawet wymyśliłem taniec. Funky robot. Szaleństwo tańca ogarnęło całą planetę. Wszystko zaczęło się w Polyville w kręgielni. Ale strzał! Juhu! Prawa noga, lewa noga. W tył, w bok, w bok, w bok. O, świetnie, właśnie tak, tak. Czyżby to był funky robot? O, moi drodzy, funky robot. Jak ja uwielbiałam ten taniec. Prawa noga, lewa noga. W tył, w
W tył, w bok, w bok. Och, to był niesamowity taniec wymyślony przez ciebie, tatko. Ach, wiecie, to było dawno. Olinku, udało ci się znaleźć coś super ekstra fajowego i nowego do pokazania w szkole? No jasne, tatku. To nie jest całkiem nowe, ale na pewno spodoba się dzieciom. Chcę wam pokazać coś, co nie jest nowe. Jego mechanizm skrzypi i zgrzyta. Wypadają mu ciągle zęby. Ale żyje chyba od zawsze i robił chyba wszystko. I zna najciekawsze stare historie na całym okrągłym świecie. To jest mój super ekstra najfajniejszy dziadek. Dziękuję, Olinku. Dzięki. Mała pomocna dłoń. Niezły strzał, Olinku. Dzięki, tato. O, Raju, Baju. O, uwaga! Gdzie ona jest? Musi tu gdzieś przecież być. Tutaj jej nie ma. Ani tutaj. Szukaj spod, szukaj piłki. Tam jest! Chyba za bardzo się przyłożyłem do tego strzału. Coś mówiłeś? Ja nic nie mówiłem. Co to było? Nie wiem, ale to dochodzi z... Tam! Ten głos dochodzi z piłki. Jak coś mogło tam wejść? To nie jest moja piłka. Co to za dziwadło? I kto jest tam w środku? Jesteście do jasnej komety. Squiga, Squiggy. Niestety nie rozumiem ani słowa. Jestem duży Jan Zielonek, a mój, jak to się mówi, Squikuś synek to mały Jan Zielonek. Pochodzimy z małej zielonej planety. Wyruszyliśmy na ekspedycję, kiedy nasz Squili do mówienia i słuchania ten... Komunikator? Tak, nasz komunikator stop. To trochę naprawy potrzeba, ale narzędzi ja nie mieć. Dobrze trafiliście. Tata jest najlepszym naprawiaczem w okrągłym świecie. Cóż, my okrąglinki chętnie pomagamy innym w potrzebie. Proszę bardzo. Dobra, dobra. I dziękuję bardzo wielce. No nie wiem, Janie. To jest chyba trochę za duże. Squiggly! Już wiem. Możemy zmniejszyć go za pomocą magnotronu. Dobrze kombinujesz, Olinku. Poczęstuj małego Jasia czymś do jedzenia, a my popracujemy. Pokażę ci nasz dom mały. Bobra, dobra. Mówić możesz do mnie, junior. Dobra, bobra, junior. Mamo, poznaj małego Janka Zielonka. Można mówić do niego junior. Jak się miewasz, juniorze Zielonko? Squee, mi jest przyjemnie poznać ty. Junior i ja jesteśmy trochę głodni. O, mam coś dla was. To co? Tort czekoladowy mamy. Nie macie czekolady na waszej planecie? Musisz go spróbować. Jest nie z tej planety. Je-
jeszcze przestroję nadajnik. Squister? Squizer? Squazer? Squigot, Squago! Ktoś mnie słyszy? Oj. Może trzeba dostroić też odbiornik? Przepraszam ja. Dziękuję wiele, pani Poli. Ależ proszę. Chodźmy się pobawić. Dobra, dobra, Oli. To moja ulubiona zabawka w całej galaktyce. O, wygląda pięknie, bardzo. Wskakuj. Dobra, dobra. Już! Przestroiłem nadajnik, zmieniłem częstotliwość Squigera i przekalibrowałem kryształ. Wiesz co, może ja teraz spróbuję? Jestem jednak nieco większy. Squigli! Halo? 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 Tato? Tato? Słuchaj. To ty, tato? Olinek? Cześć! Jak wam idzie? Squiddy, Squiddy, daj, Squimi! Wybacz, Janku, ale co ty wyrabiasz? Tak się dziękuję, na naszej zielonej planecie! Nie ma sprawy. Olinki zawsze chętnie pomagają w potrzebie. Teraz musisz tylko wybrać właściwy kanał. Squiddy! O! Pomyliliśmy drogę przy wielkim asteroidzie. O! Skła, skła! Skła, skła! Czekajcie! Zabierzcie na drogę ciasteczko czekoladowe! Mama piecze najlepsze na świecie! Dziękuję! Zmieściło się! Fajnie było cię poznać. Dziękuję bardzo wiele, Oli! Skuła, skuła! Do widzenia! Bywajcie! Będzie mi go brakowało. O, widzę zieloną planetę. Jest tak mała, że wcześniej jej nie zauważyłem. Mają daleką drogę do domu. Mały Janek Zielonek tu. My w domu bezpiecznie i zdrowi odbiór. Cześć, Junior. Dotarliście? Nie by się udało bez waszej pomocy wielkiej. Cieszymy się, że mogliśmy wam pomóc. Dobra, dobra, Olinku. Jutro pogadamy znów. Kończę. Dobra, dobra, Junior. I do jutra. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia, dialogi polskie Ewa Mart-Więckowska, dźwięki montaż Jerzy Wierciński, kierownik produkcji Anna Kuszewska. Udział wzięli Olinek Kajtek-Lewandowski, mama Izabela Dąbrowska, tata Andrzej Ferenc, Billy Jacek Wolszczak, Zolinka Beata Wyrąbkiewicz, dziadek Andrzej Gawroński, Baxter Krzysztof Szczerbiński, Bonita Ewa Serwa i inni.